Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, MCO, to przed wami kolejny odcinek z gry Postal 2. Mamy wtorek, mamy do podpisania petycję, aby rzędliwi kongresmeni grali brutalne gry. Musimy zabrać podpisy, mamy 1 na 8. No i co? Jak wiecie, mamy trochę rzeczy do zrobienia. Wyspowiadać się, zdobyć podpisy, oddać książkę i wziąć autograf, także będzie interesująco, będzie ciekawie. Pierwszy odcinek, wszystko co widziałem, wam się podobał, mówiliście, że jest zbyt mało brutalny. Ale wiecie, YouTube musi być happy, no nie? Może dzisiaj zrobimy coś jeszcze gorszego. Może być naprawdę interesujące, coś czuję. No ale co, petycja petycją, ale musimy iść. Także jeżeli wam się podoba pierwszy odcinek i jesteście happy, że jest kolejny, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie. Lecimy. Kolejny dzień. Paradise. O mój Boże, co tu będzie? Już się boję. Ja już się po prostu boję. Halo, dzień dobry. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Przykro mi. Jak ze szmato robisz? Nie, ja tylko chciałem petycję podpisać. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Na pewno nie. Walnięty knurze. A proszę bardzo. Dwóch za jednym razem zabiłem. Kiciuś! Łapko! Łapko! Co w ogóle coś wybuchło? Gdyby to był granat, udało mi się nawet głowę mu rozwalić. Pięknie, ale no. Nie będziemy traktować dobrze ludzi, którzy tak traktują naszą petycję. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Przykro mi. Jaja ze szmato robisz? Zabijaj mnie! Jestem dziewicą! Ale tak, dostałem dużo tipów. Na przykład, jeżeli zbierzemy pączka, możemy rzucić na ziemię policjantowi i zobaczyć, co się stanie. Jeżeli zbiorę pączka, to naprawdę to zrobię. Możemy kopać bankomaty, żeby dostać pieniądze. O tym za kopecie zapomniałem, ale wiedziałem o tym, ale zapomniałem. No i była też poruszona kwestia dodatku Paradise Lost, z tego co pamiętam. Miałem tą kwestię poruszyć w pierwszym odcinku, ale chcę to poruszyć mimo wszystko w drugim. No bo zapomniałem w pierwszym. Ale krótko mówiąc, jeżeli będziecie chcieli po tych 7 dniach, żebyśmy ograli dodatkowe DLC, jak najbardziej ogramy, jeżeli będziecie chcieli, to dajcie mi znać i na pewno to uskutecznimy. Ale tak, musimy zebrać te podpisy i nam to absolutnie nie idzie. Dzwonię po gliny! Gdzie ja torebką? Nic ze torebki nie dostaliśmy. O, proszę bardzo, co my tu mamy? A to jest catnip. To jest te narkotyki dla kotów, które są do sprzedaży normalne na świecie. I one spowalniają nam czas, jak pamiętam. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? O kurwa! Okej, dobra, tak chcesz się bawić? Dobrze. Chodź, pobawmy się. Chodź. No. Kurwa. Mówiliście mi, a przynajmniej powiedział mi to Kamil w komentarzu, który dał mi dużo tipów, że mam przeszukiwać domy, bo są coraz lepsze itemy w nich. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Przykro mi. W mordę. A policja to tak zapytam? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Na pewno nie. Jaja ze szmato robisz? Jaja ze szmato robisz? Ale tak, musimy oddać jeszcze książkę do biblioteki oczywiście, ponieważ suka i tak nie umie czytać. O kurwa. Tu jest parada. Trzeba by normalnie szła tutaj. Na początku, przed naszym tym, po wyjściu z naszego kampera tam. Ale oni ich zabili tutaj wszystkich. Ja tak szczerze chciałem ich podpalić na początku tego odcinka, całą tą paradę, ale kurwa mi ją zabili. Uwaga! Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dobra, myślę, że to brzmi nie. O, zajebiście! Dzięki! Ale pierwszy, to czemu wykupić to. Dzień dobry. Tą paradę, o to co tu się dzieje? Jednokierunkowa! Dobra, myślę, że to. O, zajebiście, 3 na 8. Super. Dzięki! Teraz lepiej, okej, okay, a w ogóle gdzie mam się kierować? Bo tak idę sobie tak kompletnie na Jana. Biblioteka jest tutaj. I ona nie wydaje się być jakoś skomplikowana, żeby tam się dostać. W sumie ona jest najbliżej. Dobra, tak mi się wydaje, żebyśmy poszli tutaj w lewo. Przez to ładowanie. Co tu się w ogóle dzieje? Naprawdę nie mam pytań, jeśli chodzi o tą grę. Szczerze. Tu byliśmy już wcześniej. Paradę mi zabili. Pan policjant. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Na pewno nie. Walnięty knurze. W mordę. Na pewno nie. Walnięty knurze.
Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Połowa. Dzięki. Super. Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dobrze idzie. Dzięki. Dzięki za podpisanie mojej petycji. Co my tu mamy? A City of Paradise Inspections Division Placard of Condemnation. What the fuck? Tu można w ogóle wejść? Można. Jeszcze jak się postawia? Dzień dobry. Co my tutaj mamy w środku? Nie podoba mi się to ani trochę. Bo coś mi się kojarzy, że chyba można. Można. Właśnie, wiecie co? Muszę sobie inną w ogóle... Muszę schować. Mogę tu schować tą broń jakoś? Leżeć! No, na pewno nie tak, okej. Jak się chowa broń? A, nie mogę schować, tylko muszę... Okej, F. Okej, dobra. Moją petycję odpalić. Dobra, idziemy. O, się źle skończy. Nie wiem w ogóle, co tu można zrobić. Tam jakaś półka jest. Ja bym tam chciał się dostać. No, jeżeli spadnę, to zrobię sobie niezłe bubu. Także lepiej, żeby to tak się nie wydarzyło. Kurwa. Udało się, dobra, jesteśmy teraz tutaj. A, jest fajka schowana. A fajka jest zajebista. Tam jeszcze możemy przejść. Dobra, to tak szybki zapis w takim razie. Szybki zapis. Z którym z powrotem? Okej, dobra. Hop, 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 hop. Ach, te stare gry, nie? Hopla, jest... Nie! Da się oczywiście, no, zajebiście. I co tu na dachu mogę znaleźć? Co to jest? Laska dynamitu. To brzmi sensownie, to brzmi realnie. Czy coś tu jeszcze może znajdziemy? Co my tu mamy? Okej, amunicję. Ile kitków, ojej! Ile kiciusiu, czy ja mogę z zabiny skorzystać? Mogę, fajnie. Mam kota. Pięknie, trzy koty zabijane. Mamy fajkę. Mamy trzy pączki i mamy strzelbę. Mamy dużo amunicji swoją drogą, dużo benzyny mamy przede wszystkim. Ale w sensie tak dużo. Chciałem, że więcej. Jak stąd wyjść? O, czy to nie jest tutaj z tymi książkami? Czy ja nie mam iść tutaj dokładnie? Dokładnie mam iść tu, biblioteka. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dobra, myślę, że to brzmi nie. 6 na 8, bardzo ładnie. Dzięki. Dzięki za petycję. Kiciuś? Kiciuś? Miau. Ej. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? I szoka do niego. Przykro mi. Jaja se szmato robisz? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Zostaw mnie. Nie skomentowałem go nawet, okej? Okay. Public Library. Nie mogę z nimi. Podpisujcie moją petycję. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Przykro mi. Jezus, tylko dwa podpisy potrzebuję. Nawet nie jest tak dużo, serio. Dwa podpisy. O, XXX. A nie, przepraszam, ja... O, właśnie. Tu jest coś bardziej grubego. Ponieważ tutaj mamy pana... Araba, pana Taliba. Pana... Ahmeda. I tu jest jak zbudować bombę. Także... Ta gra nie ma filca, nigdy nie miała i bardzo dobrze, że nie ma. Dzień dobry. O, nie pytałem cię jeszcze. Czy chcesz podpisać petycję? Proszę, 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 proszę. Dobra, yes. Myślę, że to brzmi nieźle. Jeeees! Petycja z głowy. No i zbaniej. Zajebiście. O, matko święta, okej. Okay. Gdzie jest do jasnej, ciasnej, anielskiej miejsce na oddanie tej pieprzonej książki? Uwaga! Przechodzę. Fajnie, resztę kurwa przejść, użyj dupę. O, 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 o. O, biuro bibliotekarzy. Dropbox, dzień dobry. Proszę do mnie. Proszę do mnie. Siemka. Ale wrzuci do dziury kupa śpiechu. Może powinienem to zatrzymać. Czy to wszystko? Catch her. What? Chwila, catch her. To mi się jeszcze przyda. In the rye. 20. O, udało się, okej. Mam nadzieję, że ta szmata doceni syf, w jaki się wpakowałem. Kochana żona. No i zaczynamy zabawę. Będzie tutaj grubo. Mm-hmm. Nareszcie, właściwy człowiek na właściwym miejscu. Przepraszam za spóźnienie, ktoś wysadził moje auto. Spalmy jakieś książki. Najpista konwersacja. Przepraszam za spóźnienie, ktoś wysadził moje auto. Okej, spalmy jakieś książki. No i lecimy. Ta sekcja nie jest taka prosta wcale, jakby się wydawało. Mam nadzieję, że nie będę miał tej petycji w ręce cały czas.
To właśnie tą petycję mam teraz z głowy. Ale tak, jeżeli mamy wyjść stąd, to jeszcze nie będzie wcale tak łatwo stąd wyjść. Ja mam tutaj amunicję, 59, to jest mało. Tutaj mamy 30, to jest też mało, to jest... Dobra, tu mamy dużo. Ale to wcale nie jest taka zła broń. Taka zapisana, lecimy. No żeż kurwa. Dobra, to jednak jest całkiem osoba broń. Strzelba to jest to. I teraz jeszcze zrobimy jedną rzecz. Mianowicie, wypalimy sobie fajkę. W razie W. To na pewno. No na pewno szkodliwe, ale czuję się świetnie. Mhm. Zaczynamy zabawę. Musimy stąd wyjść. Siki nie działają niestety na ten ogień, jak pamiętam. Mhm. No udało mi się nawet spalić. A, bo tu się benzyna paliła, to nasikałem i się spaliłem. Make sense, okej. Okay. To jest strasznie głośno swoją drogą. Diabelnie tu jest głośno. Ja się palę momentalnie od razu. To gdzie ja mam iść? Na pewno nie tędy. Ja tu absolutnie nie pamiętam drogi, tylko chcieliście chcieliście spalić książki, strasznie głośno. Chcieliście spalić książki. Ale nie wiem, czy chcieliście zabić przy okazji wszystkich dookoła. No, najwidoczniej, jeżeli wam przeszkadzali w spaleniu książek, to postanowiliście wszystkich zabić, no. Mam kamizelkę przynajmniej od pana policjanta. Pan policjant tego też nie przeżył. Dobrze, może tędy? Czemu ty mnie strzelasz? Panie Talibie, Jezus Maria. F5, szybki zapis, okej, zajebiście. Dobra, git. Mamy quick save, możemy grać. No tu się to lupuje, także nie ma co. Tylko do pana Taliba. O, tędy właśnie, ta się zawaliło z drugiej strony. Dobrze, F5 taki będzie po raz kolejny. Zostaw je w spokoju. Nie sejwowałeś przed chwilą? Sejwowałem się, cicho. Tak, nie będziemy sejwować tak często, bo faktycznie on ma rację. Nie ma sensu sejwować tak często. Czemu ty wiesz, ja ci nie zrobiłem? Nawet zimy chyba nie jesteś. Albo jesteś zjajczynią książek. Jak możesz? Dobra, no tu nie był. Au, au, fuck. Klawikord? Co to jest klawikord? Ktoś mi oświeci w komentarzach, proszę. Co to jest klawikord? Gdzie ona się w ogóle podziała? A, spaliła się. Dobra. No, tego nie zbierzemy niestety tej broni. Mimo, że bym bardzo chciał. Ktoś mnie chciał z tyłu zajść! Nie pozwolę mu na to. Strzelba, forsa, wszystko pięknie, ładnie. Czy tu jest może wyjście? Tak, okej. Okay. O, mamy to. Książka oddana, fucking hell. To możemy się po prostu dogadać? Chyba nie. Od teraz będę na nich uważał. Mhm. My kolejnych, których musimy załatwić. No tak to ujmę. O Jezus Maria. Okej, okay. Myślę, że w tym odcinku zdążymy jeszcze wziąć od Garego autograf. Ale czy do kościoła zdążymy? Zobaczymy, ile nam u Garego zajmie, krótko mówiąc. Mamy naszą rączkę w końcu, nie mamy tutaj petycji, jak widzicie, mamy petycję ze sobą, ale nie możemy jej użyć. Jak do Garego się dostać? Do Garego się dostaniemy idąc... Kurwa mać. Przez EWS musimy iść. Shit. No dobrze. Spróbujmy nie wywoływać żadnych tutaj burd. Startujemy, zjemy sobie tą pizzę. Chociaż ona jest jakaś taka... No to chodziło. Dziwna, po prostu. W ogóle, o co chodzi z tym psim żarciem? Jakby ktoś mi mógł oświecić, bo nie do końca... Nie do końca ogarniam. To jak z Garem tylko w Paradise Ultra Mega More. Gary, kup moją książkę i już dupsko po autograf. To jest w ogóle chyba prawdziwe, jak prawdziwa jakaś gwiazda, nie? Czy to jest jakaś gwiazda zrobiona to po prostu... Bo gra się działa, nie? Nie mam pojęcia, ktoś mnie mógłby oświecić, byłbym bardzo wdzięczny. Jeszcze aż do mnie? No, mam nadzieję, że nie, bo nie zrobiłem wam nic, także... No, pilnujcie się, panowie. O-o! Moje klejnoty! Elegancko. Czemu się strzelacie? Co się... Okej, niech będzie. Tędy musimy iść do Garego. Tak jest, okej. Okay. Miałem to przeszukiwać też, oczywiście o czym zapomniałem, no ale... W bankomatu miałem też kopać, o czym zapomniałem. No ale w Paradise Mall powinno być dużo bankomatów, także postaram się trochę bankomatów pokopać. Oh shit! Czy ja widzę to, co ja myślę? Nie, to jest stacja benzynowa. Tak? Czekaj. O! Nie, to jest bankomat, nie, to jest stan.
Budka telefoniczna. Czy co mamy? Beer, gas, novelties, lingering. Boy. Let's see. Cowboys never get cancer. No, okej, okay, spoko. W porządku, co w ogóle? Mimota, married, coś tam, okej, okay, siema. Ja pogas. Przypadkowo użyłem w ogóle fajki drugiej. Także no niestety musimy z tym żyć, że nie mamy jednej fajki. Zapasowej, niestety. Siema, mogę te pieniądze? Nara. Mam 300 już... 300 money mam. Ja w ogóle chcę zrobić coś śmiesznego, uwaga. Siema. Ktoś się pali jeszcze. I to sobie broń dostanę od kogoś, super. Oj! Oj! Kurwa, specjalnie! Specjalnie dał, specjalnie we mnie, naprawdę. Pomogę ci. Ugaszę cię. This way to the Paradise Mall. Okej, okay, F5 w takim razie. Witamy w Paradise Mall, gdzie znajdę Garego, od którego muszę dostać kontrakt. Kontrakt, autograf. Siema stary, czy ktoś widział Garego? The fuck, co ty, już kurwa? Nie zdążyłem się rozkręcić nawet. Spierdalaj. Oni zaczęli we mnie strzelać, a nie ja w nich. Panie policjancie. Co tu się dzieje? Jezus Maria, okej. Okay. No to się lupuje, okej. Okay. W ogóle, tak jakby wyglądało, jakby to było krew, au, nie. Pani, proszę pani, ja nic nie zrobiłem złego. A tu nie wejdziesz. Frajer, tu nie wejdziesz. Co to jest, fuj. Okej, okay, aha. Gary Coleman. Tędy. Paradise Mall welcomes Gary Coleman. W porządku, tylko gdzie tego Garego znajdę? O, rzesz, cholera, jasna. Gdzie ja trafiłem? Mogę tutaj coś zebrać? Nie mogę. Fajka zdrowia. Aha, tu się fajka zdrowia kupuje, okej. Okay. No te fajki są całkiem kozackie, nie powiem. Beast Love, Animal Companions. O, oh, hello. Coming soon, Sorority Slave Girl Warehouse. Tam są fajne rzeczy, ja bym tam chciał wejść. Łopata na środku tego, pewnie. Pistolet na środku tego, pewnie. Kot tutaj leje, pewnie. Unidentified thing from alley in the back. Okej, okay. Azys. W porządku. Tylko do obsługi, dzień dobry. O matko boska, to co tu? O, to ładnie się tutaj widzę, traktuje zwierzęta. Nie no, ślicznie się traktuje zwierzęta, naprawdę. Wow. Jezu. Biedne zwierzaczki, co tutaj się dzieje? O matko, wystraszyłem się tego kota. Ale cześć kocie, tu w ogóle byłem przed chwilą, jestem przekonany, że tu byłem przed chwilą. Dobry? A, tu jest pączków. A właśnie, możemy teraz przetestować, co się stanie, jak pączka wyrzucimy jednego. Przy policjancie, tylko musimy teraz znaleźć policjanta. Dobra, ale byłem u tych kotów i w sumie... O, jest pani policjant, uwaga. Sprawdźmy. Aha, właśnie straciłam rok życia. Tordiness. Aha, bo tu myją... Okej, okay, rozumiem. Mądre, klewe. O, strzelajcie się. Nie strzelajcie mnie. Bardzo się cieszę z tego powodu. Closed for renovation. Reopening June 2016. Co się w ogóle dzieje? Nie wiem, czy tu chcę wchodzić, ale June 2016 to już było. W ogóle coś się, jakby przepaliło się coś. Halo, pan żyje? Nie. Witness the future. Co tu się dzieje? Gogle VR w 2003? Nie wiem, czy to jest Oculus. O kurwa. Co ja znalazłem? Logo Steama jako jeden wielki chuj. Apostol Redux. Aha, dlatego takie rzeczy. Dobrze.
Dude 4. Postal 2. Coś tu jeszcze. Suka Strike, Global Beard. The What Father. Call of Father. Call of Puff Pahom. Okej. Co tu się odwala? Ja pięciu. Co tu jeszcze mamy za gry? Garry's Mod. Piękne. O matko, Fear. Fear to jest normalnie. Postal Redux, okej. Okay. To jest fajne, ten, fajna reklama gry. To tego nie widziałem wcześniej, to na pewno. Ja pięciu. Grand Reopening, coś tu jeszcze jest innego? No są tu jeszcze jakieś tytuły inne, poprzerabiane. Nieźle, ej. Stemer. To jest po angielsku w ogóle, nie było spłaszczenia tej kwestii. Postal 2, Paradise Lost. Czemu tutaj jest logo Portala? Dlaczego tutaj jest logo Portala? Cześć. Cześć. Jak tam? Bywało lepiej. Dobra, trzym się. Czy to wszystko? Co tu można kupić? $10. Nigdy już tu nic nie kupię. Proszę się uspokoić. Zajmij sobie taką wersję. Chcę kupić coś. Cześć. Hejo. Hejo. Cześć. Czy to wszystko? Tak. Tak. To będzie 10 zielonych. Safe travels, dude. But here's a warning from the future. Don't buy Postal 3. Brzmi sensownie. Nie kupujcie Postala 3, on dobrze mówi. Ja, wiecie co w ogóle dostałem? Postal... Artefakt oznaczony jako Postal Redux jest... Jest to cenny i święty relikt z przyszłości. Its heart throbs and demands a cleansing. You feel a pull back to the well, past. Well, I suppose that was worth the wait. Huh. Fajne. Podobało mi się. Jestem mega happy, że tu wszedłem. Mam kopię Postala Redux. Teraz tutaj ja pierdziu. Ej, to było tak fajne. To było tak fajne. Mega się obudziłem. Mega mi się to podobało. Holy shit. Jestem tutaj. Pornstrom, okej. Nie wiem, czy chcę iść do Pornstrom, ale niech będzie. O, jest Gary Coleman, nareszcie. Tylko mnie policja goni. Kurwa. Przestańcie mnie gonić. Dobra, niech będzie. Niech będzie, niech będzie. Dobra, w porządku. Zaczynamy zabawę. Wszyscy strzelają wszystkich. Chyba nie dostanę autografu. Coś tak czuję. Gary we mnie rzucił za granatami, jest pojebany. Nie dostanę autografu, jeżeli go zabiję. Coś się tu twardo zjebałem, ale... A nie czuję się jakoś źle z tym. Nie, Gary nie. Gary nie. Gary. Przestań, przyjacielu. Przestań. Nic złego nie zrobiłem. Jest po mnie. Już myślałem. To był zły pomysł. Coś tutaj strzelę, mi się wydaje. Chyba zabijam. To musiało boleć. Wysadź się sam, proszę cię, wysadź się sam. Nie, nie wysadzi się sam. On dobrze tym rzuca, powiem wam szczerze. To załatwienia w ogóle? Nie wiem, ale będę próbował. No tam wybuchło, spoko. On mnie zabije zaraz. Tak to się skończy. Jezu, zabicie, okej. Okay. Mamy autograf, Jezus. Fucking hell. Prawie umarliśmy, ale dostaliśmy autograf Garego. Muszę... Już, bo muszę dorwać więcej tego dobrego stafu. Fucking hell. Okej, okay, mamy autograf Garego. Ale coś czuję, że... Pójście do kościoła... I ogólnie wyjście z tego... Pierdolnika, który nazywa się Paradise Mall... Zostawimy sobie... Na sam koniec. Zabiliśmy Garego Colemana. No niestety, zdarza się. Tu jest jego ciało.
Nie wiem, kim jest Gary Coleman. Jeżeli to jest coś bardzo popularny, to przepraszam. Jeżeli to było faktyczne dziecko, to przepraszam. Ale właśnie je kopię i maluję jego krwią podłogę. Deal with it. Dziękuję za oglądanie tego drugiego odcinka. Nie chcę tego odcinka być niesamowicie drugiego, ale nie wiem, zajmie wyjście, są dojście do kościoła, także dokończymy sobie to w kolejnym odcinku. I może rozpętamy jakąś rzeźnię, bądź zrobimy coś pobocznego. Jeżeli macie jakiś pomysł, co można zrobić tutaj jeszcze, oprócz misji głównych, gdzie można pójść, co zwiedzić w aktualnym stadium gry, czyli we wtorku, dajcie mi znać. A na razie cóż, trzymajcie się, na razie, cześć i pa, i zapraszam was za kolejne odcinki Postala 2. Trzymajcie się, pa pa!